na rondzie, gdzie dodatkowo mamy znak ustąp pierwszeństwa przejazdu. Pierwszeństwo będzie miał ten pojazd, który na tym rondzie już się znajduje i jedzie w ruchu okrężnym. Warto zwrócić uwagę, że znak ustąp pierwszeństwa będzie dotyczył też tramwaju, czyli ten pojazd, który ma po swojej prawej stronie tramwaj, nie musi mu ustąpić pierwszeństwa, ponieważ właśnie ten tramwaj będzie wjeżdżał na rondo, ale z drogi podporządkowanej. Inna jest sytuacja, kiedy tramwaj znajduje się już na rondzie i wtedy ten tramwaj musi zostać przepuszczony, ponieważ one są tak jakby w sytuacji równorzędnej, i tramwaj, i pojazd, ponieważ już są na rondzie, i w takiej sytuacji pojazd szynowy będzie miał oczywiście pierwszeństwo. Także na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem jeden będącym już na rondzie ma pierwszeństwo przed pojazdem 2, czyli tramwajem wjeżdżającym dopiero na rondo ze strony prawej, przed pojazdem 3 samochodem, który jedzie tak samo jak tramwaj, tym bardziej ma przed nim pierwszeństwo, ale nie ma już pierwszeństwa przed tramwajem, który przecina jego kierunek ruchu, który już jedzie po tym rondzie.